Zapowiedzi polityków były proste. Do 2025 roku po polskich drogach miało jeździć 1 000 000 samochodów elektrycznych. Kluczowym w realizacji tego celu miały być rządowe dopłaty. A ten samochód spełnia wszystkie kryteria, aby takową otrzymać. Nowego Opla Corsę testowałem już w odmianie benzynowej. Jeśli więc interesuje Cię opis wyglądu zewnętrznego, kabiny lub multimediów, to zachęcam do obejrzenia wspomnianego testu wersji 1.2 Turbo. Link w opisie. W tym filmie skupię się głównie na różnicach w wersji elektrycznej, a takowych, przynajmniej w wyglądzie, jest naprawdę niewiele. Na karoserii 3 dodatkowe emblematy, trochę inny wzór felg czy oczywisty fakt brak wydechu. I to chyba tyle. Opel wyszedł z założenia, że potencjalni klienci elektryka nie chcą się rzucać w oczy. W naszym kraju i tak będą się wyróżniać za sprawą zielonych rejestracji, które według mnie wyraźnie się gryzą z niektórymi lakierami nadwozia. Przy zakupie warto wziąć to pod uwagę. We wnętrzu również trudno doszukać się zmian. Największa różnica to seryjne elektroniczne zegary, które w wersjach spalinowych pojawiają się dopiero w dwóch najwyższych wersjach. Osobiście chyba wolałem wskaźniki analogowe, bo z jednej strony taki tablet ma zalety. Wśród nich największa to możliwość wyświetlania tu mapy nawigacji. Oczywiście, jeśli jest dokupiona. Oprócz tego możemy podglądać działanie asystentów, przepływ energii, możemy wyświetlić komputer pokładowy, czy zwiększyć rozmiar wskazania prędkości, ale nie licząc mapy nawigacji, to wszystko było już w niewielkim ekraniku stosowanym do tej pory. Tutaj odczuwam delikatny niedosyt. Brak temu wszystkiemu polotu, jakieś ładnej oprawy graficznej, ciekawie narysowanych wskaźników czy większej ilości animacji. I jasne, to wszystko też sprawia, że czytelność wskaźników jest super wzorowa, ale boję się, że dla młodych osób i gadżeciarzy to może być nieco za mało. Cieszy za to stacja multimedialna z 7-calowym ekranem, która może i nie zaleje Was lawiną efektów, ale jest całkowicie poprawna. Przypominam, że doceniamy w niej banalną obsługę, ładną oraz czytelną grafikę i bardzo dobre nagłośnienie w serii. Szkoda jednak, że w elektryku nie pojawił się tu żaden nowy ekran eko jazdy, pozwalający choćby na śledzenie najprostszych statystyk. Mamy tu też przycisk zmiany trybów jazdy, które są trzy: Sport, Normal i Eco. Największa różnica między nimi to moc maksymalna silnika i pośrednio zasięg samochodu. Maksymalną moc 136 koni mechanicznych uzyskujemy w trybie Sport. W trybie Normal spada ona do jeszcze rozsądnych 109 koni, a w Eco obniża się do zaledwie 82. Magazynem energii są akumulatory o pojemności 50 kWh, które objęte są 8-letnią gwarancją. Akumulatory ułożone są w kształt litery H. Ich największa część znalazła się pod tylną kanapą i bagażnikiem, mniejsza pod fotelami z przodu, a najmniejsza, która je łączy, znalazła się pod tunelem środkowym. Same baterie ważą tutaj 355 kg, więc Corsie dość wyraźnie się przytyło. Masa tego auta wynosi teraz 1540 kg, ale proszę się nie zrażać, to ma też swoje pozytywne konsekwencje. O których więcej powiem podczas jazdy. Na razie przejdźmy do kwestii ładowania. Co bardzo cieszy, każda odmiana Corsy E posiada gniazdo CCS do ładowania prądem stałym, więc możemy ją ładować na szybkich ładowarkach o mocy nawet 100 kW. W takich warunkach ładowanie do 80% baterii ma Wam zająć wyłącznie pół godziny. Dla porównania Renault Zoe pozwala na ładowanie z mocą maksymalną do 50 kW, więc różnica na korzyść Corsy E jest znacząca. No ale nie zawsze jeździmy w trasy. Częściej ładujemy się w garażu prądem zmiennym. I tu raczej czeka Was zakup opcjonalnej, mocniejszej ładowarki albo zainstalowanie w garażu wallboxa. Dlaczego? Bo ładowanie do 100% z domowego gniazdka przy użyciu standardowej ładowarki trwa, uwaga, 28 godzin. Nie jest to jednak żaden rekord. Dla porównania w Renault Zoe będzie to trwać dobre 9 godzin więcej. Pełne elektryki po prostu domowych gniazdek nie lubią. Montujemy więc wallboxa. Najmocniejszy oplowski kosztuje 3900. I właśnie wallbox trójfazowy albo opcjonalna, mocniejsza ładowarka o mocy 11 kW, czyli z oferowanych w Oplu najmocniejsza, skracają ten czas do 5 godzin i 15 minut. A to już całkiem dobry wynik, tym bardziej, że w realnych warunkach nigdy nie wyładowuje się akumulatorów do zera. Dla porównania, w rekordziście Renault Zoe znajdziemy ładowarkę o mocy 22 kW, ale już załapujący się na dopłaty Nissan Leaf pozwala na ładowanie ze znacznie niższą mocą, zaledwie 6,6 kW. A jak tu wypadają właściwości transportowe? Bagażnik elektrycznej Corsy zmalał, ale niezbyt znacząco. Jego pojemność z 309 litrów spadła do niecałych 270. Z jednej strony żadnego rekordu nie ustanawia, ale z drugiej nadal jest odrobinę większy od przykładowo bagażnika w spalinowym Swifcie. Pod podłogą bagażnika znajdują się akumulatory, więc próżno tu szukać jakiegoś schowka na kable do ładowania. Takowe miejsce się znajdzie, jeśli wyrzucimy stąd zestaw naprawczy, ale z autopsji wiem, że to nie jest najlepszy pomysł. Chwalimy haczyk na reklamówki, a z drugiej strony wysoko zawieszone źródło światła.
Zobaczmy jeszcze, co nas tu będzie napędzać. Pod maską ujrzymy przewody, kable i silnik elektryczny. Jak wspomniałem w kabinie, jego moc maksymalna wynosi 136 koni mechanicznych, a moment obrotowy to 260 Nm, dostępnych praktycznie od razu. Prędkość maksymalna to 150 km na godzinę, a przyspieszenie od 0 do setki ma tu trwać 8,1 sekundy. Oczywiście wszystko sprawdziły. Auto przybrało dużo na masie i to czuć, ale bynajmniej nie po dynamice silnika. Corsa, co zaskakujące, nawet w trybie eco, w większości sytuacji potrafi utrzymać tempo samochodów startujących spod świateł. Jasne, daleko wam będzie wtedy do pobijania rekordów na setkę, ale dla spokojnych kierowców powinno wystarczyć. Sam byłem w stanie w tym trybie eco przejechać całą trasę z Katowic do Szczyrku z jednym pasażerem. Jeśli zależy wam na sporym zasięgu, da się tak jechać. Domyślam się jednak, że wielu kierowców oczekuje czegoś więcej, więc przechodzimy w drugi profil. W trybie normal jest znacznie lepiej. W sprincie spod świateł objedziecie większość aut na polskich drogach. Ktoś pyta, jak to możliwe? Ano wszystko zawdzięczamy sporemu momentowi obrotowemu, który jest dostępny praktycznie od razu po wbiciu gazu w podłogę. Odczucie jest naprawdę niesamowite. Wbijasz gaz i od razu wpychacie w fotel. Nie ma tu żadnej zwłoki. A w trybie sport? Oj, powiem wam, jest już naprawdę konkretnie. Często, nawet do 70 km na godzinę, po mocnym wbiciu pedału gazu pojawia się uślizg kół i migająca kontrola trakcji. ESP ma tu naprawdę sporo do roboty. I nie jest to złudne wrażenie. Opel bardzo lubi wspominać o przyspieszeniu od 0 do 50 w czasie 2,8 sekundy. I mają się czym chwalić, to jest naprawdę dobry wynik. Dla porównania taki sam czas osiąga 190-konny Audi A4 2.0 TFSI, co jest adekwatnym porównaniem przez masę tego maluszka. Konkurencyjne Renault Zoe jest wolniejsze o 0,6 sekundy. Pierwszą setkę mamy tu zobaczyć w 8,1 sekundy i jeżeli wam tylko na to trakcja pozwoli, to są to wyniki jak najbardziej do osiągnięcia. Dla porównania Renault Zoe tutaj również okaże się wolniejsze o niemal 1,5 sekundy. No ale strasznie uciekłem od tematu. Gdzie czuć tą masę? Głównie w zakrętach i przy resorowaniu. W zakrętach czuć, że to już nie jest tak zwinna, skoczna sarenka jak odmiana benzynowa. To jest bardziej taki zmodyfikowany genetycznie bawuł, który potrafi naprawdę szybko przebierać nóżkami. I owszem, mamy tu środek ciężkości zawieszony aż 6 cm niżej, więc na wozie nie chce się za bardzo wychylać w zakrętach. To jest super! Mamy też wzrost sztywności nadwozia o dobre 30%. Tutaj również spory plus. Niektórzy jako zaletę wspominają też nieco zmodyfikowaną przednią oś, ale akurat do tego odnieść się nie potrafię. Przy tych wszystkich zaletach odnoszę jednak wrażenie, że bardzo szybko dochodzimy do granicy, przy której przestajemy być całkowicie pewni za przyczepność. Jako głównego winowajcę wskazałbym tutaj sporą masę, ale możliwe, że poniekąd wpływa też na to rozmiar opon. Krótko mówiąc, czuć, że pęd auta jest tutaj znaczący, przez co opony mają co tutaj robić, aby zmienić jego kierunek. Sam wolałem Corsą E nie szarżować, tym bardziej, że no to jest przecież elektryk, a nie jakiś gokart. Drugi aspekt, w którym czuć sporą masę, to resorowanie, które według mnie jest tutaj trochę bardziej dostojne. Ale to w sumie efekt widoczny w każdym aucie. Jak jedziesz na pusto, to filtracja na ogół jest zwarta i szybka. Załadujecie to samo auto po dach i po każdej dziurze filtracja trwa jakby trochę dłużej, jakby wygasza się odrobinę później. Jeżdżąc Corsą E po nierównościach, mam dokładnie takie odczucie, jakby to auto na pusto już było załadowane pasażerami i bagażem. Wiele osób odnotuje to na plus, bo wjechanie w wielką wyrwę skutkuje tu bardziej hałasem od zawieszenia niż rzeczywistym dyskomfortem dla podróżujących. Kwestia, która na pewno ciekawi was wszystkich, to rzeczywisty zasięg tego samochodu. Obiecywany według normy WLTP wynosi 337 km. Czy w realnych warunkach da się do tego zbliżyć? Przy obecnych temperaturach około 15-20 stopni Celsjusza i jeżdżąc głównie po mieście? Jasne, ale najłatwiej jest go osiągnąć w trybie eco. Na plus, że kierowcy z większym samozaparciem mogą próbować dojść do jego okolic nawet w trybie normal. Jeżeli chodzi o zużycie energii w mieście, to jest mega ciekawie, bo teraz nagrywając lektora, jeździłem tylko po mieście w trybie normal, średnie zużycie energii to jest 12,2 kWh na 100 km, przejechałem 53 km i zasięgu mi zostało według szacunków 290 km, co sumarycznie daje 343 km. Jak widać, mój pseudonim nie wziął się znikąd. Średnia prędkość 41 km na godzinę, więc jak widać było całkiem płynnie.
Zresztą nawet jeżeli przejdziecie w tryb sport i pozwolicie sobie na dynamiczną jazdę, to powinniście uzyskać ten zasięg minimum 240 km. Oczywiście podajemy to dla obecnych kwietniowych temperatur. Ten czynnik ma na zasięg elektryczny wyraźny wpływ. Drugi z czynników wpływających na zasięg to oczywiście wasz styl jazdy i osiągane prędkości. Do 90 km na godzinę zużycie energii jeszcze jest całkiem niezłe. Ale rozpędzanie się powyżej 110 km na godzinę albo już nie daj Boże jazda autostradowa, no w przypadku tego auta to nie są najlepsze pomysły. Zużycie energii rośnie diametralnie, a powyżej tych 110 zacznie was też irytować szum od lusterek. Poniżej setki jeździ się niemal w całkowitej ciszy. Szukając więc trasy nawigacji w tym aucie, polecam wybrać opcję najkrótsza. Na pewno nie wybierajcie opcji najszybsza. A co jeśli jednak trzeba wyskoczyć w trasę? Podczas testu Corsy E musiałem jednego dnia pojechać z Katowic do Szczyrku i z powrotem. Sumarycznie jest to około 140 km przy niezbyt przyjaznych dla elektryka warunkach. Na stronie Opla macie fajny kalkulator, który pozwala przeliczyć zasięg Corsy w zależności od waszych warunków jazdy. Wklepałem więc swoje dane i wyszło mi, jak dobrze pamiętam, 240 km. W tamtą stronę jechałem w trybie eko z jednym pasażerem i zużycie energii wyszło mi na poziomie 14,4 kWh na 100 km. W tym zawierało się jeszcze 10 km na kręcenie się autem pod domem, ale raczej nie miało to większego wpływu na wynik końcowy. Z powrotem wracałem tak jak ludzie kiedyś jeździli maluchem do Bułgarii. Z trójką pasażerów, pełnym bagażnikiem, a nawet kabiną wypełnioną pakunkami. Auto załadowane po dach, jazda w trybie normal, a styl jazdy bardziej dynamiczny, a zużycie energii wyszło, uwaga, niższe. Dokładnie 13,9 kWh na 100 km. Słowem komentarza, zaskakująco dobrze. Czynniki utrudniające to był wiatr i topografia terenu. Wiadomo, do Szczyrku jedzie się bardziej pod górkę niż z górki. Moja trasa plus oszacowanie pozostałego zasięgu przez komputer pokładowy określiły maksymalny zasięg na poziomie 290 km. Zważając na typ wykonanej trasy, to bardzo dobry wynik. Jak kogoś interesuje temat bardziej, to na kanale powinien być już osobny film podsumowując naszą trasę i opisujący, jak kształtowało się w niej zużycie energii. Podczas jazdy warto korzystać z trybu brake w skrzyni biegów. Służy on odzyskiwaniu energii podczas hamowania i z powodzeniem jest w stanie zastąpić pedał hamulca. Hamujemy trybem brake. I uda się? Patrz, prawie całą prędkość wytraciłem. Całą prędkość wytraciłem hamując skrzynią biegów, odzyskiwaniem energii, rozumiesz? Ale się jaram tym. Negatywne uwagi pasażerów były dwie. Pierwsza to brak tchórzołapek dla pasażerów z tyłu. Druga to brak podświetlenia dla gigantycznego schowka przed pasażerem z przodu. Ja jeszcze zwrócę uwagę na liche oświetlenie kabiny. Do Katowic dojechaliśmy w nocy, a przednia lampka praktycznie w ogóle nie oświetla przestrzeni z tyłu. Pakunków musiałem szukać z latarką w telefonie. No i nie wiem dlaczego, ale nasza kamera cofania strasznie klatkowała. Płynności nie było tu żadnej. A co ciekawe, w spalinowej Corsie takiego problemu nie było. Możliwe, że to jednostkowy przypadek, ale trochę mnie irytował. W nocy ponownie doceniłem bardzo ładnie świecące reflektory LED-owe. W tym przypadku to ponownie nie jest opcjonalne matrycowe oświetlenie, a zwykłe standardowe lampy LED-owe. A mimo to świeciły całkiem dobrze. Ciekawostką jest to, że Corsa E seryjnie opuszcza fabrykę w lakierze reklamowanym w każdym materiale prasowym Opla o nazwie Orange Power. Dopłata do innego lakieru wynosi od 1300 do 2000 zł. No właśnie, a ile taka Corsa w ogóle kosztuje? Cennik elektrycznej Corsy składa się z dwóch wersji. Tańsza nazywa się Edition i kosztuje niecałe 125 tysięcy. Droższa nosi nazwę Elegance i wymaga dopłaty niecałych 6 tysięcy. Tak niewielka dopłata bardzo cieszy, bo kiedy pojawią się jakieś większe rabaty albo wyprzedaże roczników, to nawet ta droższa powinna się załapać na rządowe dotacje. Już Edition jest całkiem bogata, ale brakuje w niej choćby elektrycznie sterowanych szyb z tyłu, podłokietnika z przodu czy alufelg. Droższa wersja Elegance tych braków nie posiada, a do tego kusi pełnymi LEDami, półskórzanymi fotelami czy asystentem świateł drogowych. Bardzo podobnie został wyceniony Peugeot E208, a przy aktualnych promocjach również Renault Zoe. Aby móc ubiegać się o rządową dopłatę, fakturowa wartość auta nie może przekroczyć 125 tysięcy. Po ostatnich propozycjach zmian dotacja ma wynosić niecałe 19 tysięcy. Tym samym finalnie taka Corsa może was kosztować nieco ponad 106 tysięcy. Niemniej proszę nie brać tej informacji za pewną. Program dopłat nadal nie wystartował, więc wszystko może się jeszcze zmienić. Corsa E to naprawdę dobry samochód elektryczny. Dynamiczny, wystarczająco przestronny, gwarantujący sensowny zasięg na jednym ładowaniu. Z powodzeniem sprawdzi się jako drugi pojazd w rodzinie, ale jak widać, nawet z większym wypadem za miasto nie będzie miał żadnego problemu. I taki jest właśnie nowy Opel Corsa E.